Witajcie. Jest takie miejsce w Polsce, o którym mówi się, że lepiej nie zapuszczać się tam samemu. Są tacy, którzy twierdzą, że spokojnie może konkurować z Trójkątem Bermudzkim. Zabieramy Was dziś w Tatry, polskie góry, w których doszło do dziwnych zaginięć. Jednym z ciekawszych przypadków jest ten z czerwca 1909 roku. Do dziś nikt nie potrafi powiedzieć, co się wtedy wydarzyło. Ernest Weiss, profesor i znawca Tatr, zaginął na trasie między Rysami a Popradzkim Stawem. Mimo trwających wiele dni poszukiwań, w których wzięły udział setki ochotników, nie udało się go odnaleźć. A przynajmniej nie od razu. Jego ciało znaleźliśmy dopiero po 4 latach. Sęk w tym, że miejsce, w którym na nie natrafiliśmy, przeszukaliśmy chyba 1 000 000 razy. To wręcz niemożliwe, że leżało tam przez ten cały czas. Wspominał po latach jeden z ochotników biorących udział w poszukiwaniach. I rzeczywiście, profesora Weissa odnaleziono przy samej drodze. Drodze, którą rokrocznie przechodzą dziesiątki tysięcy turystów. Czy w takim razie możliwe, żeby żadna z mijających to miejsce osób go nie zauważyła? Podobna historia wydarzyła się latem 1921 roku. Czech Karel Kozak wybrał się wraz z rodziną i przyjacielem na górską wycieczkę nad Popradzki Staw. Z późniejszych relacji wiadomo, że od swoich towarzyszy oddalił się tylko na moment i nie dalej niż na kilka metrów. To był ostatni jeden raz, kiedy widzieli go żywego. Przepadł bez śladu. Na jego szczątki natrafiono dopiero po 2 miesiącach. Nie mógł się przecież zgubić, byliśmy tam razem. W jednej chwili był z nami, a po paru sekundach, jak kamień w wodę, wołaliśmy, szukaliśmy, ale na próżno. Wspominał wiele lat później syn zaginionego. Pierwsze dziwne zaginięcie w Tatrach miało ponoć miejsce pod koniec XIX wieku. Z zapisków z tamtego okresu wynika, że Władysław Białkowski, 42-latek, wybrał się na wędrówkę w okolice Giewontu i nigdy stamtąd nie wrócił. Przepadł bez wieści, a jego ciała nigdy nie odnaleziono. Najdziwniejsze było to, że ponoć doskonale znał góry, z kolei szlak, którym szedł, odwiedzały każdego dnia dziesiątki turystów. Nikt nie wie, co tam się czai. Starsi górale mówią, że złe moce odwiedzają góry. W każdym razie ponoć właśnie wtedy, od zaginięcia tego Białkowskiego, wszystko się zaczęło. Zaczęli znikać ludzie, opowiada jeden z mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej. I rzeczywiście do podobnego zdarzenia doszło bowiem 12 lat później, kiedy bez wieści przepadł pewien 17-latek. Oczywiście jego też nigdy nie odnaleziono. Informacje o kolejnym zaginięciu pojawiły się po niespełna 2 latach. Tym razem media donosiły o Antonim Nowaku, który ostatni raz widziany był, kiedy wyszedł ze schroniska przy Morskim Oku. Coś rzeczywiście jest w tych naszych górach. Są takie miejsca, gdzie coś wodzi człowieka. Miejsca o złej sławie. W Księdze Topru są takie opisane historie, do dziś nierozwiązane, pełne tajemniczych zaginięć, których nie można tak po prostu na chłopski rozum wyjaśnić. Wspominał w jednym z wywiadów przewodnik tatrzański i długoletni ratownik Topru, czyli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Kazimierz Gąsienica-Byrcyn. Co jednak może być powodem tajemniczych zaginięć? Zdaniem naukowców niewykluczone, że są za nie odpowiedzialne podziemne systemy korytarzy. Istnieje też hipoteza, która zakłada, że wspomniani nieszczęśnicy mieli wpaść do jednego z nich przez otwór w ziemi i zakończyć swój żywot, nie mogąc znaleźć wyjścia z ciemnego labiryntu. Nie brakuje też teorii o uprowadzeniach przez UFO. Niektórzy mówią nawet o portalu, który otwiera się co jakiś czas w różnych zakątkach Tatr. Podobno pochłania ludzi. Jak jest naprawdę? Na Czerwonych Wierchach coś człowieka ciągnie w przepaść. Na Iwaniackiej przełęczy prowadzi po ścieżce i nie chce wypuścić z powrotem do świata. Na Gołym Wierchu straszy, mówią górale. Jak sądzicie, co dzieje się w Tatrach? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli podobał Wam się dzisiejszy film, zostawcie kciuk w górę. No i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu nie ominiecie kolejnych sekretów świata.